Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis na chłopski karnek. Do jego przygotowania potrzebujemy około 300 g boczku, może być wędzony, ewentualnie parzony, 300 g dobrej jakościowo kiełbasy, w moim przypadku taka bez konserwantów, ale można śmiało wykorzystać śląską, ewentualnie podwawelską, 4 ziemniaki, 2 marchewki, jedną dużą cebulę, ewentualnie dwie mniejsze, jedna papryka, 4 ząbki czosnku, 1,5 szklanki wody, ewentualnie bulionu, 2, ewentualnie 3 łyżki koncentratu pomidorowego, olej, ewentualnie oliwa do smażenia, przypraw potrzebujemy łyżeczkę papryki słodkiej, pół łyżeczki soli oraz majeranku oraz 1/3 łyżeczki pieprzu. Opcjonalnie możemy dołożyć puszkę fasoli białej, ewentualnie czerwonej. W pierwszej kolejności cebulę pokroimy w kostkę. W garczku rozgrzewamy olej, ewentualnie oliwę. Około 2-3 łyżek. Dokładamy cebulę i na małej mocy palnika szklimy około 10 minut. W międzyczasie pokroimy czosnek na mniejsze kawałki. W międzyczasie pokroimy boczek oraz kiełbasę. Boczek kroimy w kostkę, a kiełbasę w paski, ewentualnie również w kostkę. Jeśli boczek ma skórę, to odcinamy. Możemy zostawić do żurku. Ten akurat mam w domu wędzony. Zresztą widać. Oczywiście chłopski garnek może zmodyfikować po swojemu. Można dołożyć pieczarki, można dołożyć kapustę kiszoną, można dołożyć, tak jak mówiłem wcześniej, fasolę białą, ewentualnie czerwoną. 10 minut minęło. Do cebuli teraz dołożymy czosnek i smażymy około 5 minut. Tak, żeby czosnek podsmażyć, a żeby się nie spalił. Ziemniaki kroimy w kostkę, paprykę również. 5 minut minęło, dołożymy teraz kiełbasę i boczek. Wymieszamy i smażymy około 25 minut. A w międzyczasie zajmiemy się papryką, którą również kroimy w kostkę. Na tym etapie, jeśli masz kiszoną kapustę, ewentualnie pieczarki, to możesz teraz dołożyć i razem wszystko podsmażyć. Już kiełbasa i boczek się pięknie podsmaża. Zostało jeszcze 15 minut.
Minęło 25 minut, wszystko mamy pięknie podsmażone. Dołożymy teraz ziemniaki, marchewkę oraz paprykę. Zalewamy wszystko wodą, ewentualnie bulionem, około 2 szklanek. Tak, żeby wszystko się mniej więcej przykryło. Wszystko doprawimy, pół łyżeczki soli. Łyżeczkę papryki słodkiej. Pół łyżeczki pieprzu. Zamiast pieprzu możemy wykorzystać chili. Ponad pół łyżeczki majeranku. Wszystko wymieszamy. Doprowadzimy do wrzenia, przykrywamy, zmniejszamy moc palnika i gotujemy około 20 minut. 20 minut minęło. Dołożymy teraz dwie, ewentualnie trzy łyżki koncentratu. Tu już w zależności, czy lubisz bardziej kwaśne dania, czy mniej. Ja dam dwie łyżki. Wymieszamy, jeszcze raz zagotujemy, sprawdzimy smak. W razie potrzeby doprawiamy solą, ewentualnie pieprzem. I chłopski garnek mamy gotowy. Dodam, żeby podkręcić smak, odrobinę chili, dosłownie szczyptę. Podajemy oczywiście z pieczywem. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.